Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego nauka Kościoła jest doskonała. Zapraszam. Przy ostatnim materiale, dlaczego ludzie nie odchodzą od Kościoła, wskazałem na to, że wiara jest racjonalna. Wzbudziło to dosyć spore zainteresowanie w komentarzach obok innych tematów, dlatego dzisiaj trochę podejmę ten temat i ten materiał jest pewną kontynuacją tego właśnie poprzedniego materiału. A więc zagadnienie racjonalności wiary jest wielkiej wagi. Zarówno wrogowie Kościoła, jak i sami katolicy bardzo często twierdzą, że wiara nie jest racjonalna. Otóż jest czymś bardzo racjonalnym. A więc na poziomie rozumu uznajemy coś za prawdziwe, dlatego że mamy wystarczające przesłanki, żeby uznać coś za prawdziwe. Już na poziomie naturalnym, bardzo często właśnie na poziomie naturalnej wiary uznajemy coś racjonalnie za prawdziwe, bo ktoś nam o tym powiedział i uznajemy tego człowieka za wiarygodnego świadka. Prosta rzecz, ci z nas, którzy nigdy nie byli w Ameryce, wierzą w istnienie Ameryki na podstawie istnienia bardzo wielu świadectw na ten temat. I tutaj oczywiście możemy zobaczyć tą Amerykę przez internet, natomiast nie jest to bezpośrednio doświadczenie zmysłowe i mimo wszystko taki przekaz, przynajmniej teoretycznie, może być przekłamany. A więc tę wiedzę, którą posiadamy z czyjejś relacji, jest zasadniczo pewną naturalną wiarą. Gdy ktoś przychodzi i opowiada nam, co zobaczył przed sklepem, no to wtedy, jeśli nie mamy powodów, żeby człowiekowi temu nie wierzyć, a wręcz przeciwnie, wiemy, że to jest człowiek prawdomówny, to uznajemy to, przyjmujemy to właśnie na wiarę. Jest to pewna naturalna wiara, jest to zupełnie racjonalne podejście do rzeczywistości, zupełnie racjonalny akt. I oczywiście podobnie jest z przypadkiem naszej nadprzyrodzonej wiary, choć nie zupełnie tak samo, dlatego że ten przedmiot nadprzyrodzonej wiary faktycznie jest rzeczą nadprzyrodzoną, jest rzeczą, której zwykły człowiek tak po prostu na co dzień nie doświadcza. Jednak i tutaj mamy bardzo wiarygodnych świadków. Na początku samego Pana naszego Jezusa Chrystusa, później Jego apostołów i później cały Kościół Święty. I co może, oczywiście, żeby uwierzyć komuś w tak ważnej sprawie, gdy ktoś przychodzi i mówi, że jak Pan nasz Jezus Chrystus pierwej niźli Abraham był, jam jest, no to oczywiście, gdy ktoś twierdzi w praktyce, że jest wieczny, no to aby mu uwierzyć, potrzebujemy bardzo wyjątkowych dowodów wiarygodności. I oczywiście właśnie to jest rozumne. Jeśli ktoś twierdzi takie rzeczy, to musi się wykazać czymś naprawdę niezwykłym. I tutaj, tak jak wspomniałem w poprzednim materiale, do którego również odsyłam, jeśli jeszcze ktoś go nie widział, są to cuda, są to proroctwa, jest to również doskonałość nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa i później wobec Kościoła cztery znamiona Kościoła. Ogólnie o tym temacie już mówiłem w poprzednim materiale i te poszczególne aspekty będę starał się teraz trochę konkretniej omawiać. Dzisiaj kilka słów a propos doskonałości nauki, a więc również pewnego znaku, pewnej wiarygodności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Coś, co pokazuje, że faktycznie Kościół Święty ma rację, że faktycznie Pan nasz Jezus Chrystus jest wiarygodny. Mianowicie doskonałość nauki jest pewnym znakiem wiarygodności. Jeśli nauka Pana Jezusa byłaby niedoskonała, jeśli byłaby obarczona jakimiś brakami na poziomie moralnym, czy jakimiś niejasnościami, niestosownymi twierdzeniami na poziomie dogmatycznym, to byłby to powód, żeby uznać taką naukę za falsyfikat. Jeśli ktoś uważa się za posłannika, za męża Bożego lub nawet za wcielonego Boga, jak to jest w przypadku Pana naszego Jezusa Chrystusa, to oczywiście jego życie musi być święte i jego nauka musi być doskonała. I dzisiaj tylko oczywiście kilka, dokładnie pięć punktów, które mają nam uzmysłowić, pomóc, pokazać nam, zrozumieć nam doskonałość tej nauki. Będę tutaj komentował pięć tez z blogu średniowieczny.pl. Oczywiście dam link w opisie tego filmu. Ten wpis nazywa się 5 cytatów z Nowego Testamentu, które zmieniły świat
na zawsze. Bardzo polecam ten blog, umieszczę ten link i również inne linki do różnych materiałów. Będę o tym też informował w trakcie filmu. Bardzo zachęcam do korzystania z tych materiałów. Po siłą rzeczy chcę, żeby te filmy nie były zbyt długie, a można sobie te rzeczy później, które nie zostały dopowiedziane, uzupełnić właśnie w tych materiałach. A więc do rzeczy. Pierwsza teza z tego wpisu, 5 cytatów z Nowego Testamentu, które zmieniły świat na zawsze. Pierwsza informacja to jest współpraca władz świeckich i duchownych. O co chodzi? Chodzi o to, że w Nowym Testamencie, w cywilizacji łacińskiej, w Kościele katolickim, w nauczaniu Kościoła katolickiego istnieją dwa społeczeństwa doskonałe, państwo i Kościół. Społeczeństwa, które mają swój cel oraz wszystkie środki potrzebne, żeby do tego celu dotrzeć. Dwa społeczeństwa doskonałe, które nie są wprawdzie od siebie zupełnie rozdzielone, bynajmniej, ale jednak są różne, nie są tożsame, nie są wymieszane. I to jest rzecz niezwykle istotna. Tutaj jako cytat wyjściowy autor blogu podaje, że Bogu należy oddać to, co jest Bożego, a Cezarowi to, co należy do Cezara, i bardzo słusznie. A więc mamy tutaj do czynienia z pewnym podziałem władzy, przed czym on chroni. On chroni zwykłego człowieka przed tyranią. Zawsze, gdy jest tylko jedna władza, gdy jest jedna najwyższa władza, zawsze bardzo łatwo ona może się przerodzić w tyranię. Jeśli jest to władza duchowna, która niejako wchłania władzę świecką, no to oczywiście może bardzo szybko przestać być w praktyce władzą duchowną, czy sprawować właśnie tyraniczną władzę świecką, jednocześnie zaprawioną takimi elementami duchowości, co może być bardzo niebezpieczne, bo może jednocześnie właśnie uzurpować sobie taką władzę nad duszami i wtedy mamy jedną władzę, która próbuje rządzić i ciałem, i duchem. To jest bardzo niebezpieczne. To mamy chociażby w islamie dosyć ciekawy przypadek w przypadku prawosławia, gdzie mamy do czynienia wprawdzie z rozdzieleniem. Tak, mamy osobną władzę świecką i duchową, ale zupełnie podległa jest władza duchowa władzy świeckiej, co również sprawia, że nie spełnia ona swojej funkcji. Jakiej funkcji? Przede wszystkim funkcji właśnie obronnej dla zwykłego obywatela. Czyli gdy te władze są dwie i gdy one faktycznie mogą w razie potrzeby nawzajem siebie upominać, to doprowadza do tego, że zwykły człowiek jest wtedy chroniony. Zwykły człowiek może apelować do władzy duchownej, prosić o jakąś obronę w przypadku, gdy władza świecka w jakiś sposób próbuje wykorzystać swoje stanowisko do tego, żeby działać dla swojego dobra, a nie dla dobra społeczeństwa. Jest to cywilizacyjnie rzecz niezwykle doniosła. Jest to niezwykle ważne, gdy wartościowe, gdy władza świecka nie ma władzy nad sumieniami, gdy jest instytucja, która do której można apelować w przypadku nadużywania swojej władzy przez władzę świecką. Druga teza, przykazanie miłości bezwzględnej, czyli słynne przykazanie miłości nieprzyjaciół, a więc jedna etyka wobec wszystkich. To jest rzecz cywilizacyjnie niezwykle doniosła. Otóż, gdy mamy, jak bardzo często spotykamy w systemach etycznych, takie rozróżnienie, że trzeba to i to, ale wobec innych to niekoniecznie. Takie rozróżnienie jest głęboko demoralizujące. Jest rozróżnieniem, które wprowadza ludzi w błąd i prowadzi ludzi ostatecznie do bardzo poważnych grzechów. Taka moralność wcale nie uczy moralności, nie uczy człowieka być sprawiedliwym. Ona uczy tylko być przemyślnym. Tylko tak ze swoimi to trzeba żyć dobrze, dla swoich to trzeba zawsze wszystko zgromadzić, a innych można wykorzystywać, innych można grabić, innych można najeżdżać i tak dalej, i tak dalej. To przykazanie miłości nieprzyjaciół Pana naszego Jezusa Chrystusa jest niezwykle doniosłe. Ta sama etyka wobec wszystkich, rzecz bardzo ważna. Nie oznacza to, że mamy tak samo dbać o wszystkich. Oczywiście ojciec rodziny musi przede wszystkim dbać o swoją rodzinę, głowa państwa przede wszystkim dbać o swoje państwo i ich interesy ma mieć bardziej przede wszystkim na oku niż interesy tych, którzy są gdzieś na zewnątrz. Natomiast nie zmienia to faktu, że wobec wszystkich obowiązuje właśnie ta sama moralność, ta sama etyka, to same przykazanie miłości bliźniego. Rzecz niezwykle doniosła i na poziomie takim jednostkowym dla pojedynczego człowieka, jak i dla państw, dla społeczeństw, dla narodów. Powiem, z tego wynika niemożliwość czy niemoralność
wszelkiej niesprawiedliwej wojny, gdzie jedno z państw próbuje się po prostu wzbogacić kosztem drugiego państwa. Wszystko to jest potępione właśnie w tym przekazaniu miłości bliźniego i miłości nieprzyjaciół. Rzecz bardzo doniosła. Tutaj jako przykład autor blogu średniowieczny.pl podaje szpitalników, zakon, który w czasach krucjat opiekował się również Żydami i muzułmanami, a nawet zakładał specjalne szpitale właśnie dla nich. Również wspominam tutaj o katolikach ratujących Żydów w trakcie II wojny światowej, co również jest bardzo, bardzo pięknym przykładem właśnie tej moralności, tej gotowości do pomocy wszystkim, nie tylko tym, których uznaje się mniej lub bardziej za swoich. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest również wspomnieć o Piusie XII, papieżu Piusie XII, któremu często zarzuca się, że on miałby milczeć w sprawie zagłady Żydów w trakcie II wojny światowej. Umieszczę w opisie link do wywiadu z Garem Krupem, żydowskim filantropem, historykiem, badaczem tego okresu właśnie, który mówi o tym, jak to było naprawdę i dlaczego dzisiaj postrzega się to w ten, a nie w inny sposób. Zachęcam do skorzystania i tam ukaże się ten obraz Piusa XII nie taki, jaki jest przedstawiany w liberalnych mediach. Trzeci punkt to jest etos pracy. Tutaj cytat z listu do Tesaloniczan. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. A więc określenie lenistwa jako grzechu i osobistej pracy jako wartości. Rzecz niezwykle doniosła i wcale nie w każdym systemie etycznym tak to jest. Bardzo często bogactwo jest po prostu postrzegane jako błogosławieństwo, ubóstwo jako przekleństwo, a praca jako jakaś tam konieczność, tak w nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa nie jest. To osobista praca jest wartością, lenistwo jest grzechem. I konkretnie jaki to miał wpływ na naszą cywilizację? Ogromny. Tutaj autor bloga średniowieczny.pl przytacza benedyktynów i cystersów, zakony, które po czasach wędrówki ludów były absolutną awangardą kultury, pierwotnie kultury w tym najbardziej dosłownym, czy najbardziej pierwotnym tego słowa znaczeniu, mianowicie w znaczeniu dbania o ziemię, czyli oni najpierw poznawali sami metody dbania o ziemię, uprawiania ziemi, które będzie dobre, które będzie efektywne, które będzie skuteczne i później uczyli również innych. I oczywiście do tego dochodzą później wszelkie inne przejawy kultury, ale trzeba zacząć od podstaw. Tak? I tutaj ten etos pracy, ci zakonnicy prości, ubodzy zakonnicy, którzy po prostu szli w las, karczowali, zakładali tam klasztory, oni nieśli nam podstawy cywilizacji i podstawy kultury w zasadzie całej Europie. Czwarty punkt, czwarta teza to jest prymat wieczności. Otóż najważniejsze jest to, aby dbać o Królestwo Niebieskie, o to, co jest wieczności. To z jednej strony nie pozwala nam nikim pogardzać. Znowu, skoro najważniejsze jest to, co jest w naszej duszy i najważniejsze jest, żebyśmy dbali o naszą relację z Panem Bogiem, to wtedy nikim nie można pogardzać nikogo, czy ten ubogi, opuszczony, on wciąż ma tą nieśmiertelną duszę i w tym najważniejszym punkcie on może być jak najbardziej nawet przed nami, nawet przed tymi, którzy tak uważają się być może w jakiś tam sposób za lepszych od niego. Czyli prymat wieczności, on daje nadzieję nawet najbardziej opuszczonemu, nawet najbardziej zapomnianemu człowiekowi. Nie pozwala nim pogardzać, ale również to twierdzenie, ta nauka o prymacie wieczności jest również motorem, napędzającym naukę, napędzającym przemysł, napędzającym kulturę. Tutaj zacytuję fragment książki Thomasa E. Woods, jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację. To jest również cytat wyjęty z już wcześniej wspomnianego bloga. Mówiąc bardziej po naszemu, dzięki ślubom ubóstwa i posłuszeństwa zakonnicy od czasów Benedykta i dzięki jego zasadzie ora et labora, za wikt i opierunek uprawiali ogromne połacie ziemi, przetwarzali surowce, tworzyli narzędzia i technologie, prowadzili szpitale, domy dziecka i różnego rodzaju schroniska, a także budowali szkolnictwo podstawowe oraz wyższe w całej Europie. Jest to
to praca, za którą specjaliści zawodowi żądali zawsze dużych wynagrodzeń, a którą zakonnicy wykonywali de facto za darmo. Jedzenie, habit i cela do spania. To jest bardzo ciekawe i bardzo istotne, że właśnie prymat wieczności sprawił, że powstały klasztory, że ludzie gromadzili się po to, aby się modlić i pracować bez jakby potrzeb, bez dbania o własną karierę, własny dobytek, po prostu pracując. Powstały właśnie te wielkie ośrodki, które uczyły ludzi, jak dbać o ziemię, które później z czasem zaczęły uczyć ludzi, jak czytać i pisać i które z czasem również miały ogromny wpływ na powstanie uniwersytetów. I w ten sposób te właśnie klasztory, przede wszystkim te benedyktyńskie, stały się takimi centrami, ośrodkami kultury, które tworzyły w ogóle naszą cywilizację. Piąty punkt i ostatni, racjonalizm i ciekawość świata. Tutaj od razu zaznaczam, że racjonalizm nie w tym sensie tego racjonalizmu, który potępia wszystko, co jest nadprzyrodzone. Oczywiście nie o taki racjonalizm chodzi, tylko o ten właściwy racjonalizm. O ten racjonalizm, który skłania człowieka do tego, żeby myśleć racjonalnie. Racjonalizm i ciekawość świata. Księga Mądrości, rozdział 11. Aleś ty wszystko urządził według miary, liczby i wagi. Według miary, liczby i wagi. A więc w nauce Pisma Świętego stworzenie jest racjonalne, stworzenie ma porządek i to skłania człowieka do tego, żeby je badać. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. List do Tesaloniczan, rozdział 5. Kościół chce badania przyrody i praw nieurządzących. To robią zakonnicy od samego początku i oni w tym świecie po wędrówce ludów, w tym świecie po tym wstrząsie, jakim był upadek Cesarstwa Rzymskiego, to właśnie oni najpierw przechowują skarby cywilizacji antycznej, cywilizacji rzymskiej, a później również nie tylko przechowują, ale wyprowadzają ją na zewnątrz, rozprowadzają ją wśród ludu, tworząc de facto naszą cywilizację. Tutaj kolejny cytat z książki Kształtowanie średniowiecza, R.W. Soulton. Zakonnicy byli de facto pierwszymi historykami, bo to do nich należało opisywanie wydarzeń z okolicy ich klasztorów. Z narzuconego benedyktynom obowiązku czytania i robienia notatek powstawały programy studiów, a dzięki utworzeniu przez uniwersytetu także i scholastycyzm, z którego bezpośrednio wyrasta nauka nowożytna. Bezpośrednio wyrasta nauka nowożytna, to jest bardzo ważne, bardzo ciekawą postacią, gdzie to widać dosłownie, jest święty Albert Wielki, który jest wielkim filozofem i którego właśnie wielka filozofia, scholastyczna filozofia skłania do tego, żeby wyjść na zewnątrz, czyli wyjść ze swojego umysłu i badać rzeczywistość. On staje się wielkim przyrodnikiem i odkrywa już rzeczy, które de facto zostaną dokładnie zbadane wiele wieków później. Jest człowiekiem, wielkim człowiekiem nauki, który naprawdę bada. I to jest to, co robi filozofia scholastyczna w średniowieczu, to jest to, co robią uniwersytety. One badają i w ten sposób no, oczywiście uniwersytety, które wyrosły z klasztorów, są bezpośrednio takimi dziadkami dla naszej współczesnej nauki przyrodniczej. Tego naprawdę nie da się zanegować. Tutaj umieszczę również dużo linków na ten temat a propos Kościoła i nauki. Już w poprzednim filmie umieściłem w opisie kilka takich linków. Zrobię to tutaj ponownie, dlatego że to wzbudza bardzo wiele kontrowersji. Tutaj bardzo mocno utrwalił się już ten przesąd, że Kościół w jakikolwiek sposób walczył z nauką. Jest to faktycznie przesąd i w świetle samych dokumentów, samych faktów, ilu ludzi Kościoła co zrobiło dla nauki, jest to ewidentne, że jest to zwykłe przekłamanie. Tutaj krótki cytat właśnie z tego blogu. Fakty pozostają jednak takie, że Kopernik był szanowany, niezwykle szanowany przez papiestwo. Korzystano z jego ekspertyzy podczas zmian w kalendarzu. Galileusz dostał reprymendę za modyfikowanie Biblii i obrazę papieża, a współcześni badacze twierdzą, że niewiele jest tak naprawdę instytucji, które wydawały by na rozwój nauki tak ogromne sumy jak właśnie Kościół katolicki. Nawet niechętnie wobec Kościoła nie są w stanie obalić faktu, iż wielu naukowców było katolickimi duchownymi, a często zakonnikami. Tak jak wspomniałem, umieszczę linki w opisie, także proszę, zanim zaczniecie w komentarzach pisać, że wszystko nieprawda, proszę, zajrzyjcie do tych linków i sprawdźcie. Będzie tam również kwestia samego Galileusza, który jest słynnym przypadkiem używanym właśnie jako taki przykład tego, że Kościół walczy z nauką zupełnie błędnie. Galileusz
dostał reprymendę właśnie za to. On twierdził, że on modyfikował po prostu, że chciał zmodyfikować Pismo Święte. Stwierdził, że już doszedłem do pewności, że jest właśnie tak, jak jest, że to Ziemia obraca się wokół Słońca i uważał, że Pismo Święte dlatego się myli, gdy mówi o tym, że to Słońce przesunęło się na nieboskłonie. I oczywiście Kościół Święty takich rzeczy nie może tolerować, że ktoś po prostu zaczyna głosić, że Pismo Święte trzeba zmienić. Zwłaszcza, że Galileusz prowadził badania w dużej mierze za pieniądze jezuitów, za pieniądze kościelne. Tutaj warto również zwrócić na to uwagę, że Kościół nigdy nie zabraniał Galileuszowi badać. Zawsze nawet w tych wyrokach inkwizycyjnych było, że on ma prowadzić swoje badania dalej, że właśnie o to chodzi, żeby on badał dalej i niech znajdzie dowody na to, co twierdzi. Natomiast niech nie próbuje modyfikować Pisma Świętego i interpretację Pisma Świętego pozostawi Kościołowi. Tutaj również umieszczę link do materiałów na ten temat. Swoją drogą rzecz jest bardzo ciekawa i dla nas dzisiaj zupełnie prosta do rozwiązania to stwierdzenie właśnie, że Słońce przesunęło się, czy że zatrzymało się na nieboskłonie. Ten sposób mówienia mamy do dzisiaj. Gdy mówimy dzisiaj rano, że Słońce wstaje, to nie dlatego, że wierzymy, że to Słońce krąży wokół Ziemi, tylko po prostu dlatego, że tak to wygląda i takie mamy wrażenie, pomimo tego, że jest to nieprecyzyjne. Jest to tak naprawdę sposób mówienia, który jest, można powiedzieć, zupełnie nienaukowy, nawet bardzo nienaukowy, bo zakłada on, że to właśnie Ziemia jest nieruchoma, a Słońce wstaje. Natomiast dobrze wiemy, że to nie Słońce wstaje, nie Słońce zachodzi, a jednak tak dalej w naszych zwykłych obserwacjach codziennych mówimy. I tak samo z takiego samego języka oczywiście korzysta Pismo Święte, z tego zwykłego języka, który po prostu jest przystępny dla przeciętnego człowieka, który był przystępny teraz i w zasadzie jest przystępny i jeszcze dzisiaj. A więc te 5 punktów, które pokazują doskonałość nauki Kościoła. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Oczywiście zawsze apeluję o wysoką kulturę. Zanim zaczniecie pisać, że wszystko nieprawda, sprawdźcie te materiały, które udostępniam w linkach. Jeśli chodzi o Kościół i naukę, myślę, że nagram jeszcze materiał na ten temat. W tym cyklu na pewno pojawi się jeszcze materiał o dowodach na istnienie Boga. Myślę, że tutaj skorzystam ze świętego Tomasza, ale to zobaczymy. Tymczasem kończymy ten materiał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.